Pogadajmy trzeźwo i bez znieczulenia, nie stosując jakiegoś gazu rozweselającego czy narkozy. Na powstanie listopadowe zwykliśmy patrzeć okiem trochę łzawym, romantycznym. Zwykliśmy wierzyć raczej poetom niż historykom i pamiętnikarzom. Rzucę pierwszy przykład z brzegu. Każdy Polak gotów by sobie dać rękę albo i głowę uciąć i twierdzić z uporem, że bohater pięknego wiersza Mickiewicza, Juliusz Konstanty Ordon, wysadziwszy swą redutę, zagrzewał się pod jej gruzami, podczas gdy w rzeczywistości wyemigrował do Anglii, po czym tłukł się jakiś czas po świecie, nastawiał lba w różnych rewolucjach i dożył sędziwego wieku, umarł bowiem w 57 lat po wybuchu powstania listopadowego. Niemniej każdy z nas deklamuje po dziś dzień. Widzę go znowu, widzę rękę błyskawicę, wywija, grozi wrogom, trzyma palną świcę, biorą go, zginął, o nie, skoczył w dół, do lochów. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak 100 gromów. Owszem, wiersz wspaniały, jednak w istocie Ordon, jego bohater, nie wyleciał w powietrze, lecz wyjechał z Polski po upadku nieszczęsnego powstania, które zapłodniło fantazję wielu poetów, powieściopisarzy, muzyków, malarzy. Od pół wieku patrzymy na powstanie oczyma Wyspiańskiego, który zaklął ten piękny zryw oszałamiająco śmiałym dramacie pod tytułem Noc listopadowa i w przesmutnym, tragicznym obrazie pod tytułem Warszawianka. Wyspiański mobilizuje bogów i boginie greckie, każe im uganiać po ulicach Warszawy i nawoływać do broń, do broń. Zapatrzeni na tych bogów i boginie, zasłuchani w ich krzyk, nie dostrzegamy, nie słyszymy ludzi, i to ludzi przeciętnych albo nawet niedołężnych, takich, którzy nie dorośli do zadania. Zwykliśmy uwielbiać na przykład Piotra Wysockiego, który według powszechnego mniemania porwał całą Warszawę, obudził ją, postawił na nogi i dał broń do rąk. Było trochę inaczej. Apel do broń padł w pustkę, nie został zrozumiany. Fatalność jakaś zaciążyła nad powstaniem od pierwszych godzin, od pierwszych minut. Hasłem miał być pożar, zniecony na Solcu i na Nowolipiu. Szopa na Solcu zapłonęła późno i płomień rychło zgasł. Stodoła czy szopa na Nowolipiu może i zaczęła się palić, ale luny jakoś nikt nie widział. Niedobrze się zaczęło. Czy powstanie było ogniem słomianym? Czy możemy mówić, że Polacy porwali się z motyką na słońce? Nie, bo słońce Rosji przygasło mocno w owych czasach. Na 2 lata przed powstaniem listopadowym Rosja skompromitowała się w wojnie z Turcją, jak później skompromitowała się w wojnie krymskiej, w japońskiej, w wojnie światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej i jak skompromitowała się w wojnie obecnej, która gdyby nie pomoc państw zachodnich, skończyłaby się jej straszliwą klęską. W 1828 roku Turcy, choć o wiele słabsi, choć bez marynarki wojennej, tłukli Rosję, bili ją jak chcieli, bili jak w bęben. Wojna ta wykazała, że armia rosyjska jest nieprzygotowana, źle wyszkolona, źle dowodzona, że intendentura to banda złodziei, że nikt nie myślał o szpitalach czy o organizacji służb. Rosja, kolos na glinianych nogach, brała straszliwe cięgi. Polacy wiedzieli o tym, jak wiedzieli, że Austria i Anglia zamierzają położyć kres imperializmowi rosyjskiemu. Dodajmy, że Austria podniecała wyobraźnię polskich spiskowców, przebąkując o osadzeniu na tronie Polski syna Napoleona, młodziutkiego Orlątka, księcia Reichstadt. Powstanie listopadowe nie miało głowy. Poniatowski dawno już spoczął na Wawelu. Stary Kościuszko zamknął powieki na 13 lat przed wybuchem powstania. Dąbrowski przeżył go o rok zaledwie. Czartoryski był zwolennikiem działania ostrożnego. Lelewel to znakomity uczony, ale kiepski polityk, w żadnym wypadku nie wódz narodu. Największą powagę ma Niemcewicz. Lecz Niemcewicz jest starcem. W Sejmie już po wybuchu powstania bronić się będzie przed ofiarowaną mu władzą, mówiąc:
Brzemię lat 74 już na mnie ciąży, już osłabiony umysł mój. Skoro przy boskiej pomocy nastanie pokój, wstąpię wtedy do otwartego dla mnie grobu. Ale autorytet tego starca był olbrzymi. Nie ma wielkiej przesady w twierdzeniu, że dwie były władze w kraju. Fizyczna Konstantego w Belwederze i moralna Niemcewicza na mieście. Prawda? Przywódca spiskowców, wspomniany Wysocki, po cichu udał się do Niemcewicza mieszkającego daleko za rogatkami Warszawy i otrzymał odpowiedź, która była jakby wiadrem zimnej wody. O swojej wizycie opowiada Wysocki następująco. Niemcewicz z rozrzewnieniem pochwalił nasze dobre chęci i wolę naszą do usiłowań dalszych. Powiedział tylko, teraz jeszcze nie pora, ale nadejdzie chwila pożądana. Spiskowcy byli zdania, że już pora nadeszła i zaalarmowali stolicę wieczorem dnia 29 listopada. Rzecz dziwna. Stary Niemcewicz, choć przebywał z dala od miasta, przecież wiedziony jakimś przeczuciem, wybrał się bryczką do Warszawy i wpadł w sam środek zamieszania, w bezładną strzelaninę, widział trupy na bruku, słyszał powtarzane hasło dobroń, dobroń. W nocy młodzi spiskowcy, dowiedziawszy się jakimś cudem o przybyciu Niemcewicza, wdarli się do jego kwatery, ale starzec sklął ich, mówiąc, nie radziliście się mnie, zanim wszczęliście szaloną rewolucję, więc dajcie mi teraz pokój i lećcie w przepaść. Polecieli w tę przepaść. Polecieli. Powstanie było dziełem ludzi młodych, którzy już przedtem planowali przeróżne zamachy, na przykład mając zamiar z okazji koronacji cara Mikołaja na króla polskiego urządzić rzeź, mianowicie zamordować nie tylko cara, ale i całą przybyłą do Warszawy rodzinę carską. Echa tego spisku koronacyjnego odzywają się w Kordianie. Gdy car wkładał koronę u stopni ołtarza, trzeba go było jasnym państwa mieczem zgładzić i pogrzebać w kościele, i kościół wykadzić jak od dżumy tureckiej i drzwi zamurować. I w Kordianie również słowacki daje głos Niemcewiczowi, który potępia myśl zamachu, a powstanie odracza. Ludzie, stoję przed wami z osiwiałą głową i powiadam, czekajcie. Jeśli wiarę Boga chowacie w sercu, na Boga zaklęcie wzywam was, ludzie, stójcie i sztylety wasze zamieńcie na święcone w kościołach palasze. A kiedyś uderzymy w zmartwychwstania dzwony tak, że odgłosem królów zachwieją się trony jak drzewa odrąbane. Młodzi nie chcieli czekać, jak nie chcieli słuchać starych. W pewnej mierze słuszność była po stronie młodych. Oni pierwsi zrozumieli, że współżycie Polski z Rosją to zguba Polski. Oni doskonale widzieli, że zagwarantowana przez Aleksandra i Mikołaja konstytucja wisi na włosku. Oni pierwsi dostrzegli niebezpieczeństwo upodlenia. Wziąłem dziś na szczerość okrutną. Majora Łukasińskiego zdradzili Polacy, a sądził go sąd wojskowy złożony z generałów polskich. Skazano tego szlachetnego zapaleńca na 9 lat więzienia. Z 9 lat zrobiło się lat 46, jak to bywa w Rosji. Łukasiński umarł w twierdzy Szlisselburskiej w 3 lata po upadku powstania styczniowego. Umarł jako na pół obłąkany. Nie wiedział, kto panuje w Polsce, nie wiedział, który rok. Żył pod ziemią, zapomniany przez Boga i ludzi. Ale ten nieszczęśnik niemal bezpośrednio przed zgonem spisywał myśli swe, które wydają się nam być proroctwem znacznie bardziej trafnym niż proroctwa naszych wieszczów. Nastąpi wojna. Jeżeli będzie ona regularna, jak zwyczajnie bywa między dwoma rządami, to można przewidzieć jej skutki i koniec. Lecz jeżeli przymiesza się rewolucja, to nikt nie jest w możności przewidzieć tych wstrząśnień, klęsk i nieszczęść, jakie zleją się nie tylko na Rosję, Europę, lecz może i na dalsze kraje, również gdzie i kiedy będzie ich koniec. Słuchajmy dalej.
Doświadczenie jasno przekonało Polaków, że nie tylko pod rządem, lecz pod wpływem Rosji Polska nie może być spokojna i zadowolona. Polska koniecznie musi być i będzie oddzielona od Rosji. Bezpieczeństwo Europy, jej przyszłość, spokojność wymagają tego, aby Polska mocna i rządna zasłaniała ją od Rosji. Rosja jest państwem jednowładczym i wojskowym, a zatem i duch, i dążność jej wojna i zdobycz. Zaiste. Jeśli Łukasiński był obląkanym, wtedy pisząc te słowa musiał mieć chwilę jasną, proroczą. I nie kto inny, ale Polacy wydali nań wyrok ciężki, połączony ze straszliwym upokorzeniem. Kat zdarł skazańcowi ordery i szlify, wyrwał mu szpadę i złamał. Ogolono mu głowę, nałożono brudną siermięgę więzienną i zakuto w kajdany. Działo się to na widoku Warszawy przed frontem przy biciu w bębny. Łukasiński i inni spiskowcy dostali do rąk taczki napełnione ziemią i musieli przejść przez plac zapełniony wojskiem i ludem. Łukasiński szedł wyprostowany, patrząc oficerom i żołnierzom w twarz. Gdy w 6 lat później wybuchnie powstanie listopadowe, wielki książę Konstanty, uciekając z Warszawy, uwiezie z sobą Łukasińskiego. Ta właśnie scena kończy dramat, o którym wspomniałem na wstępie, dramat nocy listopadowej. Przez ulice Warszawy biegną podchorążowie, Pallada i Ares, wołając do broń, do broń. A Łukasiński poczuł, że chwila wolności nadeszła. Ta chwila, w której go wiodą. Choć skuty w kajdany, do działa związany, to jednak ci jego wrogowie jak tchórze tej chwili zadrżeli, zwątpili. Uklęka, łzy cieką. Pierś łkaniem się wstrząsa, radością płonie oblicze i szepce, a trudno mu słowa się wleką, modlitwy łka tajemnicze. Witaj, jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce. Krzyk do broń rozległ się za wcześnie, to prawda. I prawdą jest, że powstanie nie miało głowy, że nie miało ludzi, którzy by mogli je poprowadzić. Ale prawdą jest również i to, że zawsze, zawsze to powstanie będzie szumiało nam etiudą rewolucyjną Chopina, że zawsze w uszach grzmieć nam będą pod stoczkiem armaty i przed oczyma błyszczeć białe rabaty, że zawsze i zawsze pamiętać będziemy słowa obrońcy woli jednonogiego generała Sowińskiego skierowane do oficerów rosyjskich. Nie oddam wam szpady, panowie.